Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia, którą dzisiaj poznaliśmy, przeczytaliśmy, myślę, że wszystkim nam jest bardzo dobrze znana. Znać to dobrze, ale z drugiej strony ważne, żeby sobie zadać pytanie, czy wprowadzę ją w czyn. Zacheusz był celnikiem, zwierzchnikiem celników, zajmował się zbieraniem cła. Nie byli celnicy szanowani w tamtym społeczeństwie, ze względu na to, że współpracowali z okupantem, z cesarstwem rzymskim. Pobierali też często większe pieniądze niż było potrzeba, oszukiwali, kradli. Najważniejsze było to jednak, jaką kwotę odprowadzają na cesarstwo rzymskie. Kiedy usłyszał o tym, że w jego miejscowości jest Jezus, postanowił iść zobaczyć, kim on jest. I zrobił coś niesamowitego. Był niskiego wzrostu, nie mógł się przedostać przez tłum, to postanowił wyprzedzić wszystkich, wspiąć się na drzewo, aby stamtąd ujrzeć Jezusa Chrystusa. I wtedy dzieje się coś bardzo też znamiennego. Chrystus, widząc Zacheusza, mówi: zejdź prędko, chcę dzisiaj u ciebie zamieszkać, chcę z tobą spożyć posiłek. I zobaczcie, że często wielu z nas identyfikuje się z Zacheuszem, z jego postawą, z tym, jakie mamy życie, ile w naszym życiu grzechów. I co ważne, abyśmy tak jak on, kiedy Chrystus jest w naszej miejscowości, a jest obecny pod postacią chleba i wina w każdym tabernakulum, w każdym kościele, czeka na nas, abyśmy przyszli. Kiedy przychodzimy, to on pierwszy chce zamieszkać w naszym sercu. Kiedy dzisiaj będziesz rozważał tę Ewangelię, może właśnie zamiast tylko czytać i rozważać, to zacznij działać, tak jak właśnie Zacheusz. Kiedy Chrystus przychodzi do twojego serca, dokonuje się wielka przemiana. Jesteśmy w kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła w Krotoszynie, w którym obecnie trwa remont. Są rusztowania i w prezbiterium, i w nawie głównej. Remontowane są nasze ołtarze. Remont świątyni. Niech będzie też dla nas zachętą do tego, abyśmy i my zaczęli remont naszego serca, abyśmy odnowili relacje z Bogiem, odnowili relacje z drugim człowiekiem. Właśnie tak jak Zacheusz, który po spotkaniu z Jezusem postanawia zwrócić, naprawić wszystkie błędy, które popełnił. Jak potem czytamy historię jego, prawdopodobnie towarzyszył Jezusowi, towarzyszył Pawłowi, głosił Ewangelię. I my, po naszym nawróceniu, dawajmy świadectwo zamieszkania Chrystusa w naszych sercach. Amen.